Hejka, hejka, witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj zapraszamy was do kolejnego vloga. My wyruszamy z domu, ponieważ trzeba zrobić przegląd samochodu. Dzisiaj Krzysiu ma jeszcze jedną taką małą niespodziankę i jest zły na mnie, że znowu coś tam wymyśliłam. Ale spokojnie, zahaczymy jeszcze do Rossmana, jak się chcesz mi zrekompensować. Będę cały przyszły rok się odwdzięczał. No dokładnie, no panie, jak się świętuje urodziny. Ty, no ja za niedługo mam 30, więc ty mi się cały rok będziesz, bo ja będę płakać cały rok. Dobrze. Więc będzie moment, aby się zrekompensować. Dużo chusteczek. To jest taka, wiecie, granica, bariera straszna trochę. Już wiem, co czułeś wtedy. Ja przeżyłam z nim jego 30. Ale ty nie wiesz, że to zawsze się dzieli na pół i na razie masz 15? Okej. Wiecie, 30 to jest tak jak te milenium, że miały się pokasować wszystkie komputery i cuda na kiju. Było takie coś, jak miał przebić Sylwester 2000. Nic się nie stało. Wszyscy czekali, patrzyli, co się stanie z komputerami, czy wszystkie zaczną wybuchać. Nic nie wybuchło. Uwielbiam, jak pójdzie taka fala takich rzeczy. Jest mi bardzo przykro. Jest mi bardzo przykro, ponieważ nasze psiusze bardziej się cieszą, jak my wychodzimy z domu, niż jak do niego wracamy, czasami mam wrażenie, bo wtedy wiedzą, że coś dostaną na wyjście, żeby złagodzić smutek. No i patrzcie, co się dzieje. Ja wam pokażę. O, już. Jedna, druga, tak. Co chcecie? Interesowne psiaki. Ja chciałem dawać na powrocie, a nie na wyjściu. Dlatego mi kojarzą wyjście dobrze. To może na powrocie i na wyjściu. A nie, no bez przesady. Czy chcę wodę wziąć? Mamy wodę? Nie mam, bo nie wiem, gdzie mam swoją butelkę. Tam gdzie zawsze? Tu! Nie, nie tam. Może być wszędzie. No tutaj leżała, kochanie, na stoliku leżała. No jak byk, przechodziłeś 6 razy, nie widziałeś. No jak zawsze, ja taki nieudolny. A absolutnie nie mówię, że nieudolny, tylko ślepy. Troszeczkę. Te wytłaczanki dla mamy? Są, dobrze. Czekaj, najpierw Dalunia. Dalunia jest starsza, proszę, chcę wybrać tamto. I Alitos, bądźcie grzeczni. Pokazać ci coś? No. Zatrzymaj. Co kupiłaś? Co kupiłaś dla naszego synka? Już wiadomo? No, czy nie wiadomo. Patrzaj! Jakie słodkie! Super. Czyli tamta zabawka zostaje dla mnie. Ten z Kuga. To będzie hałasować. Straszny. Nie daje się dziecku hałasujących zabawek, bo później hałasuje. Będzie idealnie na półeczkę. Jak nasze dziecko będzie miało od razu tyle siły, żeby tak cisnąć. Z tym cię będę budził, starałem. Jak tam myszo? Dobrze, kupiłam. Co? A samopalacz? Gratuluję. Aha, no wie? Bo cały zestaw musiałam od razu wziąć. Aha. Ja tak nie mogę tak. Mówili, że jak nie kupisz zestawu, to ci nie sprzedadzą. Ja to tak znam te sklepy. Wszyscy mają taką samą politykę, ja nie wiem. Jest promocja na te swoje perfumy. Ile masz perfum? Dużo. Dużo ci zostało? Dużo. Bo jest zajebista promocja. Dużo mam. Tylko nie wiedziałam, które wolisz. Ja mam tego Davida Beckhama, no to mam jeszcze całą fiolkę. Kupiłam sobie kolczyki. I gwiazdki. A nie, założę ich tutaj. Założę u twoich rodziców, bo je zgubię. Możemy jechać. To ci się chciałam pochwalić. Przesłodkie! Patrz, nie słodkie! Gratuluję wspaniałych zakupów. Dzień dobry, dnia kolejnego. Myśmy wrócili wczoraj, ale Krzysiu był zrelaksowany i było tyle z jego opowiadania o niespodziance. Mam nadzieję, że się podobało. Bo mi się podobało, mi się. Byłem na masażu. Masowała mnie taka kobitka. Wszędzie. Poza pewnymi partiami, ale wszędzie. I z takim olejkiem się tam namierzony. W diecie naszej nowej najlepsze jest to, że ja nie gotuję. Że Marta nie pamięta, kiedy gotowała. Tak, Krzysiu cały czas. No, tak więc tak wygląda dieta. Jak ktoś chce przejść, to się musi nastawić na to, że to on. Ale Kotuś, ty lubisz. Ja jestem mistrzem gotowania czegoś z niczego. Gdy w lodówce nie ma już nic, tak, a ja muszę coś upichnąć. Tak, to... Ale ty jesteś mistrzem gotowania z przepisów. Marta ze skrobie, wiesz, jakieś resztki z lodówki i taki obiad robi.
Coś ty wiesz, ale to, tak to mniej więcej wygląda. A dzisiaj jest coś, co lubię mega, mega bardzo, bo jest takie trochę po chińsku. Nie? Kurczak? Z kurczakiem w sosie shiracha. Nie umiem tego przeczytać do dzisiaj. Ja też nie. Ale to jest pyszne. A jutro będą goście i robimy cukinię z kurczakiem, bo to jest najlepszy, znaczy jeden z najlepszych przepisów i muszę uraczyć tym wszystkich, bo to będzie coś nowego. Tego jeszcze nie było, bo zazwyczaj to ja od Uli ściągam przepisy, a teraz będę w stanie pokazać coś absolutnie nieznanego dotychczas. No i zrobiłaś jeszcze sernik. Taki piękny sernik wyszedł, taki sernik robiła moja babcia zawsze, to jest wersja mojej babci. Niektórzy uważają, że do sernika nie daje się rodzynek, ale moja babcia zawsze dawała, jestem przyzwyczajony do tego i u nas zawsze robiło się sernik z rodzynkami. Ale myśmy też mieli fazę na serniki bez rodzynek, ale chciało nam się po prostu takiego sernika babcinego. Taki babciny z tą kratką na górze w środku serek. No mega. No mega. Dopracowaliśmy przepis trochę pod nas, żeby było to jak u Krzysia babci. Z racji, że ma urodziny, ja wiem, my świętujemy te urodziny już od miesiąca czasu, no ale jakoś tak wyszło, że poprzedni prezent musiał być trochę wcześniej, no i tak się zwlekło. 15 maja Krzyś ma dokładnie urodziny, dodajemy go trochę później. Trzeba na urodziny serniczka zrobić. Tortu nie ma, ale jest sernik, więc... sernik najważniejszy. Ja mam maskę na włosach, zaraz pójdę spłukiwać i robię dzisiaj test instagramowo-tiktokowy. Będzie na kanale głównym, jeżeli się już pojawi, to ja go tutaj wam wrzucę. Natomiast jestem strasznie ciekawa, co to będzie, bo będą to włosy na skarpetce i na takim dynksie z AliExpress, więc takie trochę sprawdź, to nas czeka. Krzyś to już jest mistrzem tego. Jesteśmy tak memłani, ubabrani, bo sobota dzisiaj, więc... Tutaj ma być ryżka na fiorowy zamiast zwykłego ryżu, ale ja nie wiem, co to jest. Ja jeszcze dzisiaj mam w planach, znaczy dzisiaj chyba jutro bardziej, zrobić takie mini bezy z bitą śmietaną, serkiem mascarpone, owocami, tam będą maliny oraz winogron, bo tylko to mam. I arbuza w drugiej lodówce. Dzisiaj będzie arbuz, dzisiaj będzie arbuz, hej. Pokażę wam, jak to wygląda. Ten ryż wygląda jak mielona. Smacznego, kochani. Na to się będzie teraz siedzieć na krzyżowym miejscu. A no tak. Ty, ale czujesz się takie bardziej wysiedziane? Jak? Bardzo dobre. Zawiesiliśmy lustro. Krzyś mi zawiesił. Ustękał się, bo się ustękał, ale zawiesił. Gdzie się ustękałem? Kochanie, to się zawsze ustękasz. Jak cię o coś poproszę, to ci nie leży. Ustękałem się, bo mi się odbiła ta wiertarka na ścianie. To dlatego ustękałem, nie dlatego, że muszę to zrobić. Pierwszy raz o tym lustrze powiedziałam tydzień temu. Albo półtorej. No i doskonale. Składamy dzisiaj wózek? Nie stękam. Jestem w trakcie testu, a w międzyczasie zabieram się za prasowanie, ponieważ masakrycznie dużo tego mi się nazbierało i wiecie, generalnie to wygląda tak, że mam mnóstwo ubrań, które teraz mogłabym przyodziać, ponieważ są luźne i wygodne w ciąży, natomiast są po prostu niewyprasowane, jak na przykład ta bluzka. Tego nie chcemy, więc niestety nie chcę, ale muszę, nie cierpię tej czynności. No, ale co zrobisz, jak nikt za ciebie tego nie zrobi? Krzychu! Przyniesiesz mi wodę do żelazka? Słuchajcie, w ogóle hit. Tą koszulę kupiłam w Pepco za 40 zł. Kupiłam sobie od razu taką też zieloną, no bo fajnie pasowały, wygodne, luźne. Wczoraj byłam w Pepco i kupiłam taką samą białą koszulę za 17 zł. Także ja to zawsze odwalę biznes życia, nie? Musisz znaleźć temu gdzieś miejsce. Tu ci daję. Tego nie dam rady założyć niewyprasowanego. Patrz, jak to wygląda. Trzeba to sprzedać. Już o tym myślałam. Ale i tak przed sprzedażą musiałabym to wyprasować, więc chociaż raz przechodzę. Od razu sobie zrobię zdjęcie, jak już wyprasuję. I chcesz sobie odpocząć? Chcę, bardzo chcę. To czemu? Ale nie mam czasu. No bo chcę to zrobić. Nie, bo jutro pewnie będzie ciepło i ja tego w życiu nie wyprasuję. To już wiesz ile czasu? 3 tygodnie to tu wisi, a mi brzuch już tak urósł, że już mi się wszystkie koszulki na pępurze kończą. Właściwie mi się w przyszłym tygodniu. To trzeba nastawić go psychicznie. Słuchasz mnie? To słuchaj mnie. Słuchaj mnie. Bo nie zatykaj uszu. Wiesz tu? W przyszłym tygodniu już ci uroczyście mówię. W przyszłym tygodniu się nastaw, kochanie, psychicznie. Jedziemy kupić ci spodnie i buty. Dobrze. Jaki to jest rozmiar? To ci od razu zamówię. Jakie ci mam zamówić, tak? Czarne? Czarne, tak. Jakieś jeszcze? A dżinsy nie chcesz jakieś? Nie. Masz dżinsy, które są, wiszą tam, bo wiszą, żeby było, że masz dżinsy, ale są poprzecierane. Za dużo chodzę. Wiesz, dlaczego mi się leginsy w kroku przecierają? Nie dlatego, że za dużo chodzę. Dlaczego? Nóżki mam za grube i ocierają między sobą. To powinno być rozwiązane, bo tak ma wiele osób. Jest rozwiązanie na to. Z rodzicami mi nie poszło, nie kupili mi konia. Może mi też nie chce kupić konia. Czy ktoś mi kiedyś kupi konia? Nigdy nie chcę kupić konia. Dlaczego? Ja bym nie spał. W pokoju. Po co trzymać węgiel w kotłowni, jak możemy trzymać konia? Dziękuję.
W ogóle najlepsze jest to, że ja już przerabiałam wszystko odnośnie prasowania. Bo kiedyś stwierdziłam, wpadłam na brilliant pomysł, że lepszą opcją niż zwykłe żelazko będzie kupić sobie stację parową do prasowania, no nie? I dostałam ją na urodziny, tą stację parową. Rewelacja. Poparzyłam sobie tyle razy paluchy. Użyłam jej może 4 razy. Raz próbowałam wyprasować firanki, ale kabel był za krótki, więc musiał mi Krzychu trzymać tą stację parową w powietrzu. Wiecie, nie chodzi o to, że nie prasowała, bo prasowała, tylko była tak ultra niewygodna, bo ja myślałam, że ja sobie kupię stację parową i to będzie wyglądało tak, jak prasowałam kiedyś pracując w sklepie odzieżowym. No to tam była ta parownica Fest, gdzie ona generowała taką ilość tej pary, że szok. Ja miałam taką do użytku domowego, nie przemysłową, no bo przemysłowe kosztują w cholerę, a te do użytku domowego są trochę droższe niż żelazko. Z mojego doświadczenia możecie się nauczyć, że to jest o dupę rozbić. Wróciłam do żelazka. Bezy chyba wyszły. Znaczy nie próbowaliśmy, bo nie mam jak. Pozwoliłam sobie wyliczoną ilość. Ale wyglądają dobrze i są takie kruche. I spody ci nie odpadły? Myślałem, nie, spody... ja też myślałam, że spadną, no. Znowu myślałam. Ale się trzymają, teraz robimy do tego masę. Tam. Teraz szybko nie spieprzyć masy i... Co ja kupiłam? Co to jest? Mascarpone. Kakaowy, czekoladowy mascarpone, spróbuj. No spoko. Takich bezów też to nikt nie widział. Zawsze może coś spitolić. Ale dobre jak będą. Nie, daj z tym. Będą lepsze. On jest taki gorzkawy, jest, jest taki... wszystko słodkie. No nie? Chyba powinno być fajnie, no, nie? Na pewno. Tak będzie wyglądać jak kupa. No nic, dobra. Oni są miłymi ludźmi, więc jedzą. Może nikt nie będzie narzekał. Ale na pewno się nikomu nie skojarzy. I dlaczego ja zawsze takie rzeczy muszę zrobić? Bezy się udały, przede wszystkim mega smakowały, więc powyciągając wszystkie rady, jakieś tam, wasze, które dostałam na Instagramie, udało się stworzyć przepis idiotoodporny i na Instagramie właśnie wam dodałam ten przepis, więc jeżeli ktoś coś, skoro ja dałam radę, to każdy da radę. Ja się z wami żegnam, Krzyś już zasnął, także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! Sunshine.